duatlonie. Dzień dobry. Dzień dobry, Dariusz Biernacki, Rodzinny Klub Sportowy Family Active. Dzisiaj mamy drugą edycję jesiennego kobyłkowskiego duatlonu. Pętla liczy 2,4 km. Jest to pętla mieszana, częściowo asfaltowo, częściowo leśna. No dzisiaj warunki pogodowe są ekstremalne, ale mimo to na starcie pojawiło się kilkunastu zawodników. Panie Darku, czy atmosfera, czy dzisiejsze warunki pogodowe sprzyjają, czy raczej przeszkadzają? No na pewno przeszkadzają, na pewno przeszkadzają. Ja jeździłem jako pilot przed dzieciakami, więc w lesie jest dużo już błota, jest dużo kałuż, więc tak naprawdę wysiłek jest bardziej ekstremalny niż byłoby ciepło. Panie Darku, jakie kategorie wiekowe? Mamy podział na dorosłych i dzieci. Dzieci dzielimy również na szkołę podstawową, gimnazjum. No i 18+ to jest ta kategoria dla dorosłych. A jakie dystanse, poszczególne kategorie? Dzieci i młodzież to jest dystans jednej pętli biegu i jednej pętli rowerem. Z kolei dorośli mają tutaj dwie pętle biegu, następnie pięć rowerem i kończą jeszcze jedną pętlą biegu. I tutaj naprawdę muszę przyznać, że ostatnia pętla jest bardzo trudna. W tamtym roku miałem przyjemność sam uczestniczyć jako również organizator, ale akurat miałem taki przywilej w tamtym roku, w tym niestety nie bardzo. I ta ostatnia pętla biegu daje się naprawdę we znaki, gdyż jak się schodzi z roweru, inne mięśnie pracowały, więc tutaj te pierwsze 300 metrów jest naprawdę bardzo, bardzo trudne. Więc czekamy już na zawodników, którzy za chwilę będą kończyć rower i będą mieli do pokonania ostatnią pętlę biegu i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Czy można powiedzieć, że impreza jest cykliczna? Tak, już dzisiaj mogę powiedzieć, że impreza jest cykliczna. Już za rok zapraszamy na trzecią edycję jesiennego kobyłkowskiego duatlonu, który jest współorganizatorem i inicjatorem tak naprawdę jest Mazowiecka Wspólnota Samorządowa Koło Kobyłka. Gdzie szukać informacji o duatlonie? Najszybciej można znaleźć na profilu facebookowym. Mamy profil facebookowy Jesienny Drugi Kobyłkowski Duatlon. Dziękuję bardzo i życzę w takim razie, że w przyszłym roku przynajmniej nie padało. Dziękuję bardzo. Dzień dobry, panie Andrzeju, skąd pomysł na duatlon? Duatlon, to jesteśmy jako stowarzyszenie, wspieramy takie działania właśnie w sporcie i to jest bardzo ważne, bo teraz mamy różne sytuacje kaloryczne tam w szkole dzielą młodzieży, więc w zeszłym roku wspólnie z Darkiem Biernackim postanowiliśmy, organizując przy okazji różne wydarzenia kulturalne, postanowiliśmy właśnie troszeczkę to zaprosić tutaj i młodzież, i dzieci dorosłych na takie wydarzenie sportowe. I stąd ten pomysł duatlon. No, warunki, które nam pozwalają w Kobyłce właśnie do stworzenia takiego duatlonu, zostały zaprobowane przez tak, moich znajomych i kolegów i wspólnie z Darkiem to zrobiliśmy. Impreza przyjęła się już za rok, kolejne wydanie. Tak jest, no jesteśmy po drugiej edycji, oczywiście w przyszłym roku dalsze kontynuujemy. Myślę, że to będzie takim wydarzeniem już corocznym w kobyłkowskiej rzeczywistości.